Logic Cards, czyli karty logiczne. Tym razem żółte dla dzieci, czy tam jednego gracza od 12 roku życia. Dziękujemy wydawnictwu Brain Games za taki produkt. Tak wygląda z jednej strony opakowanie, tak z drugiej. To jest taka jedna talia. Teraz zobaczymy. Mamy karty, mamy małą instrukcję. O, tu jeszcze jedna karta. Jest wszystko. 53, czyli ostatnią, zostawimy na sam koniec. Oglądamy. Żarówki to jest poziom trudności. Tu jest na razie jedna żarówka. Tu widać pytajniki, że co będzie w danym miejscu, gdzie jest pytajnik. Też jakie działanie, co tam będzie. Tu znowu wybór ABCD i wybór jednego układu. Tu też pytajniczek. Wybór z ABCD. I w ogóle dwie żarówki, czyli wyższy poziom. Pytajnik, skreślenie, czyli usunięcie tych no, zapałek, żeby równanie było ok. Przesunięcie, żeby cztery trójkąty uzyskać. Tutaj skreślony pytajnik mamy. Czyli którą należy wykreślić, którą element zbioru przypuszczam, żeby się zbiory zgadzały, tak mi się wydaje. Który zegar będzie pasował? Tu też uzupełnianie pytajnika. Tu wyświetlacz zegara. Jakie będzie A, jakie będzie B w takim działaniu? Pytajnik znowu u góry, na dole pytajnik, już w ogóle mamy trzy żarówki, czyli znowu poziom wyżej, w środku pytajnik, tablicę zegara, też pytajnik jest, tu w rogu na dole, roku u góry pytajnik, w środku trójkąta. Kończy się nam trzeci poziom, zaczyna czwarty, na czerwono oznaczony. Wszystko na cyfrach, na liczbach. Co należy wykreślić? Pytajnik, uzupełnianie A, B lub C. Co w środku, co w pytajniku, też w rogu pytajnik, też jakieś zbiory. Jest ta piąta, tu już chyba najwyższy poziom, raz, dwa, trzy, cztery, pięć żaróweczek. I tym razem na czarno mamy pokazane. Zobaczymy, tam się tu będzie najtrudniejsze, ale zaraz się okaże, czy jeszcze jakaś jedna karta się pojawi, bardziej skomplikowana. Nie, kończymy na piątym poziomie trudności. To jest najtrudniejsze zadanie z tej serii, z tej gry. Tu mamy jeszcze taką instrukcję. Gdzie mamy tak po rosyjsku, tu skandynawskie, litewskie języki, tu mamy odpowiedzi, na które nie patrzymy. O, są po angielsku. No, znaleźć element, który nie pasuje do wzoru, tak, znaleźć zagubiony element.
przesunięcie patyczków w tym wypadku dwóch, usunięcie trzech patyczków, no to żeby tam stworzyć coś, no żeby wyszły trzy takie jakieś figury, bo tu by są akurat kwadraty, ale tam mogły wyjść te, mogły wyjść właśnie trójkąty, żeby równanie się zgadzało. No i tu przykład, że ruszyć trzy patyczki, tam trzy zapałki, żeby stworzyć cztery trójkąty, tak? Wygnalnie logiczne te. No i tu poziomy trudności. Od zielonego do czarnego, czyli bardzo trudnego. Tu wiele tłumaczenia nie ma, logiczne to wszystko jest. Ale to wcale nie oznacza, że łatwe. Logic Cards, wersja żółta. Dzięki.